najpierw coś zobaczymy, a później sobie coś powiemy. To jest zwój z Księgi Kapłańskiej, ze Starego Testamentu, tak jak się pisze go od, czy zapisuje się przez Żydów od 3000 lat. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z zapisem w takich kolumnach. Pokazuję specjalnie 5 kolejnych kolumn. Wszystko jest policzone, każda linijka ma swoją liczbę. Ktoś, kto przepisuje, musi przepisać tylko i wyłącznie tyle liter w tej linijce, ile było w oryginale. W ten sposób unika się błędów. Nieraz trzeba na końcu przedłużyć, rozszerzyć ostatnią literę, żeby kolumna wyglądała równo. 5 kolumn, tyle pokazuje z tej księgi, dlatego że 5 kolumn, można by powiedzieć, zawiera list do Hebrajczyków. A więc ktoś, kto by czytał list do Hebrajczyków w formie zwoju, tak jak tutaj mamy, i rozwinął ten zwój, bardzo łatwo potrafi zestawić ze sobą ostatnie kolumny, pierwszą i piątą, drugą i czwartą i środkową. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w odróżnieniu od tego, jak wygląda nasze argumentowanie, przedstawianie idei jakiejś, to możemy nazwać, że to jest idea, czy przedstawienie takie linearne, od początku do końca. Myślenie semickie przedstawione w tej księdze i także w liście do Hebrajczyków ma charakter koncentryczny. Coś jest w środku, coś jest po bokach, coś jest bliżej środka, coś jest dalej od środka. I to, jakbyśmy nazwali te kolumny A, B, C, B', A', to możemy powiedzieć, że A, co do treści, co do słów użytych, co do idei teologicznych, odpowiada bardzo tej kolumnie A', czyli pierwsza odpowiada trzeciej, druga odpowiada czwartej. W podobny sposób moglibyśmy wziąć, pomijając skrajne dwa rozdziały Ewangelii Mateusza, to, co jest pomimo tych dwóch na początku i dwóch na końcu, moglibyśmy Ewangelię świętego Mateusza też umieścić w 5 kolumnach. To jest 5 wielkich mów Jezusa. I moglibyśmy znajdować również odpowiedniości. Naprawdę list do Hebrajczyków jest bardzo podobny w swojej strukturze, tej odpowiedniości co do treści, do tego, co znajdziemy także w Ewangelii świętego Mateusza. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że jeżeli list do Hebrajczyków byłby napisany w takich kolumnach, to dzisiejsze czytanie z listu do Hebrajczyków jest tutaj, w samym środku. Zarówno to, co znajdziemy nad tym punktem, jak i to, co znajdziemy pod tym punktem, odpowiadają sobie. To, co znajdziemy w tej kolumnie, odpowiada treściowo i co do idei tej kolumny. To, co jest tutaj, odpowiada kolumnie ostatniej. Tyle takiego pokazania. W ogóle to jest opian. Wiadomo, że jest to specjalnie wyprawiana skóra, bardzo cenna, bardzo droga. I kolejne fragmenty są ze sobą połączone nicią. Widać to bardzo w tym miejscu. Cały Stary Testament w synagogach do dzisiaj jest czytany właśnie ze zwojów, w których jest tekst zapisany w takich kolumnach. Powinienem się zżymać znowu trochę na tych, którzy układali nasz lekcjonarz, ponieważ nie możemy z tego, co dziś czytaliśmy, pokazać, jak rzeczywiście jest punkt i to, co jest nad tym punktem, powinno sobie odpowiadać pod tym punktem, ponieważ liturgiści nam wycięli jakieś 10 wersetów. Ale zacznijmy od tego, co jest tym samym punktem. Ale Chrystus. W tekście greckim mamy Christos de, albo Chrystus zaś. To
To jest absolutny środek całego listu do Hebrajczyków. To, co jest przed, ma odpowiedniość temu, czy wobec tego, co jest po tym. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. To, co było tuż przed tym początkiem, a czego nie ma w lekcjonarzu, bo jest wycięte, pokazywało, co było przed przyjściem Chrystusa. W jaki sposób składał ofiary, bardzo niedoskonałą, nieskuteczną, powtarzalną, arcykapłan i kapłani w świątyni jerozolimskiej. Możemy znowu powiedzieć, bo raz i drugi i trzeci raz ktoś mi napisał, że ciągle się powtarza to samo. Na tym właśnie polega przedstawianie teologii w myśli hebrajskiej, w myśli semickiej, że wciąż powtarzamy jakby kręgami do środka, dochodząc do jakiegoś punktu. Nie w sposób linearny, że najpierw omawiam punkt pierwszy, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty, jeden z drugiego wynika. Jesteśmy w punkcie centralnym, co naprawdę jest najważniejsze, co jest punktem zwrotnym. Chrystus zaś zostaje wszystko, co było dotąd, albo trzeba raczej pamiętać dobrze, co było dotąd. Te ofiary, te zapowiedzi, stare przymierze. Bo Chrystus jakby w lustrzanym odbiciu teraz realizuje swoje wieczne kapłaństwo, nowe przymierze, realizuje także to wstawiennictwo przed Ojcem. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Ktoś pyta się, jaki jest sens tego, że wciąż powracamy także do tej myśli, która wciąż się powtarza, że Chrystus na podobieństwo arcykapłana przechodzi przez zasłonę, dochodzi do miejsca świętego, potem najświętszego. Dlaczego wciąż to trzeba powtarzać? Dlatego, że taki jest sposób formułowania myśli. Sposób raz koncentryczny, a po drugie, jak mówimy dzisiaj w badaniach, takie, które wzięliśmy od językoznawców, w takim tekście mamy zarówno te struktury jakby na powierzchni, mówimy powierzchniowe, słowa się sobie odpowiadają, pola semantyczne, jak mówimy także, są tutaj takie, tu są również podobne, ale również ten tekst, kiedy go przemyślujemy, bardzo spokojnie czytamy, to w głębi te idee, które są w nim zawarte, także to, co jest na początku listu, znajduje tą samą głębię, czy myśl w głębi, na samym końcu tego listu. Trzeba niewątpliwie właśnie tak czytać takie teksty, jak list do Hebrajczyków, w którym się wciąż powraca, wciąż się szuka głębi, odpowiedniości. I tak jak na tym rozłożonym zwoju, trzeba nieraz popatrzeć początek, koniec, gdzie jestem i wobec tego, jakie ma znaczenie to jedno zdanie, czy chociażby to Chrystus zaś. Jakie ma znaczenie z punktu widzenia całości? Zachęcam do szukania tego myślenia semickich autorów, ponieważ Bóg objawił swoją prawdę o sobie, o zbawieniu, o nas, o Chrystusie. No właśnie w takim myśleniu, nieraz dla nas obcym, którzy jesteśmy wychowani na myśleniu, kulturze, języku, strukturach języka, bardziej greckich. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.